Janek, można powiedzieć, wow, co to było? Dokładnie, wow, emocje. Emocje, no kumulowały się, no, obiecały, że ta forma z tych Mistrzostw Świata będzie podtrzymana i była. Tak, była podtrzymana, efektownie skończyły właśnie na Mistrzostwach Polski ostatnio w finale przez knockout. To była druga runda, teraz pierwsza runda, emocje spuściłem ze smyczy, udało się, jestem zarąbiście szczęśliwy. Szczerze się przyznam, ja nie do końca dostrzegłem, w co ty uderzyłeś, co to był za cios. Wątroba. Była akcja bokserska, zszedł z linii ciosu, ja pociągnąłem jeszcze nogą, idealnie się wpasowałem w wątrobę, no i skończyło się, a że kopię mocno, no to skończyło się tak, jak się skończyło. Zapytam się o samą galę, ta oprawa, ten cały anturaż, jak ci się podoba? No super, gala się rozwija, no jest z gali na galę coraz lepiej. Teraz już właśnie to jest w telewizji na żywo, była większa pompa, promocja, naprawdę dobrą robotę zrobili gospodarze, organizatorzy, no i widzimy co się dzieje, tak? Wszystkim chyba się podobało to, co teraz widzieli, co widzieli w poprzednich walkach i co będą widzieli w przyszłych, tak? Mam nadzieję, że to się spodoba. Janek, rozmawialiśmy na ważeniu, próbowałem cię namówić do zarapowania, powiedziałaś, jak wygram, to coś zrobię. Proszę, performance. Ojeju, nie naprawdę. Nie obiecywałem, nie. Kurczę, powiem wam tak, czekajcie na numery nowe. Tak, oczywiście, czekajcie na nowe numery. Ja oczywiście tu nie będę freestyle'ował za duże emocje, żeby jeszcze teraz zaprzątać sobie głowę. Czekajcie na nowe numery. Naprawdę zbierałem teraz dobry sprzęt, kasę na dobry sprzęt. Po tej walce to już kupuję zarąbisty mikrofon. Robimy dobre studio. I nic, tylko nagrywać. A wy, mam nadzieję, że będziecie tego słuchać. Będzie wam się to podobało tak samo jak moje walki. A jestem pewny siebie, pewny tego, co potrafię. I chcę to pokazywać w ringu.